Czy dopiero zaczynasz z GTA Online i nie wiesz, jaki samochód wybrać na początek? Albo po prostu masz za mało pieniędzy, żeby kupić coś, czy mógłbyś osiągać dobre wyniki na wyścigach? Oglądaj ten film, a dowiesz się, jaki samochód wybrać, jak go najlepiej wykorzystać, no i żeby wiedzieć, ile na niego pieniędzy przeznaczysz. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale na kanale, który przystaje wam 10 najlepszych samochodów do 1 miliona. Jest to raczej materiał skierowany do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z GTA Online, albo po prostu grają już jakiś czas, no ale nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić jakiś fajny samochód. No i też pamiętajcie, że część tych samochodów, które wymienię w tym odcinku, jeżdżą na najlepsi gracze, więc warto się nimi zainteresować. Ostatnio z ekipą testowaliśmy tego typu samochody na drag testach, czyli na prostych odcinkach, no ale też testowaliśmy samochody na krętych trasach, więc zebraliśmy tak naprawdę każdą informację na temat danego samochodu. Więc przy każdym tutaj samochodzie powiem wam, jak najlepiej go wykorzystać. No i przy okazji wam też podam cenę, żebyście po prostu znali dokładnie jego wartość. Jednak warto też wiedzieć, że jeżeli nie macie swojego własnego samochodu, no to lepiej grać w wyścigi standardowe, tak jak wam teraz tutaj pokazuję na ekranie. Opcję tą ustawia host przy odpalaniu akcji, no i wtedy macie możliwość wybrania każdego samochodu bez konieczności jego posiadania. Żeby wiedzieć, jakie samochody wybierać na tego typu akcje, to wystarczy mi oglądać serię z GTA 5 pojazdy, gdzie elementem każdego odcinka jest drag test. No i gdzie wybieram lepsze samochody z danej klasy, właśnie między innymi w konfiguracji standardowej. Więc można na takim odcinku podpatrzeć, który z nich po prostu sprawuje się najlepiej w danej klasie. Jednak nie zawsze musicie trafiać na tego typu wyścigi, no ale tak szczerze to przeważnie trafiają się wyścigi samochodami tuningowanymi. No więc w tym przypadku raczej wasz własny samochód już będzie bardzo potrzebny. A może po prostu was nie interesują wyścigi, tylko chcecie mieć jakiś fajny samochód na sesję swobodną. Tak czy inaczej oglądajcie ten odcinek, który na pewno wam pomoże odpowiednio wybrać. Trochę się tutaj rozgadałem na starcie tego filmu, ale są to bardzo ważne informacje, zwłaszcza dla nowych graczy. No więc dlatego o tym mówię. Ale przechodząc do samej listy, to jest ona posortowana od najtańszego pojazdu do najdroższego, więc numerem 1 jest LJR H8. Jest to jedyny darmowy samochód, który jest przeznaczony dla graczy logujących się na Rockstar Games Social Club i który jest dostępny na Legendary Motorsport. No i samochód wcale nie jest taki zły, według mnie jest najlepszy na kręte trasy w klasie samochodu sportowych. Oczywiście lepsza jest jedynie jego liftingowana wersja, czyli LJ Retro, który jest troszeczkę zwrotniejsze. No i ma napęd na 4 koła. No a żeby zdobyć LJ Retro, no to musicie LJ RH8 pojechać do salonu Benego i tam zapłacić za lifting, który wynosi 904 tysiące dolarów. Więc w sumie jak widzicie tutaj zbliżamy się do tej granicy miliona z tą wersją samochodu. No ale osobiście uważam, że warto, tym bardziej, że samochód posiada ogrom modyfikacji. Kolejnym samochodem jest Shafter F12 i kosztuje on 112 tysięcy dolarów i znajduje się on na stronie Legendary Motorsport. Jest to samochód, który powinien posiadać każdy gracz GTA Online, a nie tylko ci, co mają mało pieniędzy. Dlatego, że posiada on najlepszą prędkość maksymalną w klasie samochodu sportowy. Pod tym względem zjada wszystkie samochody sportowe. Jest to bardzo użyteczny samochód i bardzo przydatny na wyścigi z prostymi odcinkami. Kolejny jest OB9F, który jest rzadko używany przez bogatszych graczy, bo są jego lepsze odpowiedniki. No ale wydaje mi się, że jednak na start jest to bardzo fajny samochód, który jest bardzo uniwersalny. No to znaczy, że będzie dobrze stawiał czoła innym samochodom i na krętych trasach, i na prosty odcinka. Kosztuje tylko 120 tysięcy dolarów, więc myślę, że warto się w niego wyposażyć, jak się nie ma za wielu pieniędzy. Albo jak się nie ma po prostu żadnych samochodów. Kolejny pojazd to Brioso i jest to kompakt, więc na jazdę słowną raczej się tutaj nie nadaje. Jest ciężki do opanowania, ale pod względem osiągu w tej klasie zdecydowanie najlepszy. Więc w sumie Brioso warto posiadać tylko i wyłącznie na wyścigi, bo tamte klasuje inne samochody z tej klasy. No co prawda częściej się zdarzają wyścigi na super samochody i na samochody sportowe. No jednak na wyścigi w klasie kompaktu no w sumie trafia się nierzadko. Samochód kupicie na Sauter San Andreas Super Autos. Kolejnym samochodem jest Massacro wyścigowy, który jest dostępny na tym samym serwisie internetowym co poprzednik. No przynajmniej jego wersja wyścigowa, no bo wersja zwykła znajduje się na Legendary Motorsports. Jednak tutaj wersja wyścigowa jest troszeczkę lepsza i kosztuje 385 tysięcy dolarów. Samochód używany praktycznie przez wszystkich graczy, niektórzy go nawet uważają za najlepszy pojazd na krętych trasach. No jednak dla mnie tam najlepiej spisuje się Retro Elegia, ale kto wie, może akurat wam do gustu bardziej przypadnie ten samochód. Na pewno jest trochę szybszy od Retro, ale troszeczkę mniej zwrotniejszy. W każdym razie tym samochodem też warto się zainteresować. Kolejny pojazd to terenówka, która nazywa się Trophy Pickup i która według mnie jest najlepszym samochodem terenowym. No jednak warto pamiętać, że na wielu wyścigach terenowych lepiej spisujemy się motocykle, takie jak B400, Sanchez lub Manchez. Motocykle są o wiele tańsze, więc warto też się w nie wyposażyć na tego typu wyścigi. No ale tutaj w sumie motocyklom poświęcimy osobny materiał. No ja przeważnie obieram zasadę, że jak jest wyścig kontaktowy, no to biorę właśnie Trophy'ego. No bo raczej jakbym robił wyścig kontaktowy motocykla, no to ciągle byłbym z niego strącany przez samochody. W każdym razie jest to najlepszy samochód terenowy i też mieszczący się w kryterium cenowym. Kolejny jest Banshee 900R i tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ w sumie mamy trzy wersje Banshee w grze.
Jest to Banshee Harto, Banshee Cabrio i Banshee 900R. No i nas interesuje ta trzecia wersja, czyli 900R, ale żeby ją mieć, no to najpierw musimy mieć wersję podstawową, czyli albo Hardtop, albo Cabrio. No ale jednak lepiej brać tutaj wersję Hardtop, dlatego że jest po prostu tańsza, bo kosztuje 105 tysięcy dolarów. No i też warto pamiętać, że w porównaniu do innych samochodów ten kupuje się na stronie internetowej Benego, która znajduje się w tej samej zakładce co inne strony motoryzacyjne. Po zakupie tej wersji musimy się udać do salonu tuningowego Benego, gdzie tam musimy Banshee zwykłe przerobić na 900R. Koszt takiego liftingu wynosi 565 tysięcy dolarów, więc żeby nawet 900R-kę nie tuningowano, musimy w sumie wydać 670 tysięcy dolarów. Co do samego samochodu, to posiada go każdy gracz GT Online, ponieważ jest po prostu najszybszym samochodem w grze. No i tutaj niektórym to może się wydawać dziwne, no bo czemu najszybszy samochód kosztuje tak mało? A dlatego, że przydaje się właściwie tylko do jednej rzeczy. Jak wiemy, prędkość maksymalna to nie wszystko, musimy też patrzeć na przyspieszenie, zwrotność i przyczepność. Na wszystkie te rzeczy są na minus w tym samochodzie, więc Banshee 900R tak naprawdę nadaje się tylko i wyłącznie na wyścigi, gdzie mamy dużo prostych, czyli na przykład wyścigi po autostradach. Takie wyścigi się zdarzają, więc oczywiście ja sam trzymam ten samochód u siebie w garażu i wykorzystuję go czasami w razie potrzeby. Kolejny samochód to 770 i jest to samochód sportowy, którego możemy kupić za 695 tysięcy dolarów na Legendary Motorsports. Pojazd bardzo przydatny, ponieważ posiada drugą najlepszą prędkość maksymalną w klasie. Tutaj jedynie przegrywa z Shafterem V12, którego wymieniałem wcześniej w tym odcinku, no tylko że 7 od Shaftera różni się tym, że ma o wiele lepsze przyspieszenie i o wiele lepszą przyczepność. No jedynie tutaj jego zwrotność pozostawia wiele do życzenia. W każdym razie jest to samochód bardzo uniwersalny, którego tak naprawdę można używać we wszystkich wyścigach, ale wydaje mi się, że najlepiej spisuje się na wyścigach kaskaderskich, gdzie czasami osiągamy topowe prędkości, na przykład jadąc przez tubę, a czasami potrzebujemy dobrego przyspieszenia, kiedy to trafiamy na jakieś spowolnienie, albo też wpadamy w ostre zakręty. Sam posiada wiele graczy, w tym także ja, więc w niektórych aspektach jest po prostu najlepszy, no i też się mieści w tym kryterium cenowym. Kolejny pojazd to Turismo Classic, którego to możemy zakupić na stronie Legendary Motorsport za 705 tysięcy dolarów. Jest to klasyk sportowy i tutaj w sumie dużo nie trzeba mówić, po prostu jest najlepszy w tej klasie pod każdym względem. Ma topową prędkość maksymalną, najlepsze przyspieszenie, najlepszą zwrotność, najlepszą przyczepność. Posiada napęd na 4 koła, ogółem to wszystko tutaj ma najlepsze w tej klasie, no i jest tutaj bezkonkurencyjny. Wyścigi w klasie sportowej klasyków czasami się zdarzają i na pewno wtedy ten samochód będzie niezbędny. No ja osobiście bardzo lubię też Turismo Classic jeździć po sesji swobodnej. Ostatnim pojazdem jest Zentorno i można go kupić na stronie Legendary Motorsport za 725 tysięcy dolarów. Kiedyś najlepszy samochód w klasie super samochodów, obecnie troszeczkę odepchnięty na dalszy plan przez niedawno dodane do gry o wiele droższe samochody, takie jak Wagner, XZ21, Proto czy Fister 811. No w każdym razie jest to jedyny sensowny samochód do 1 miliona, który w stanie stawić czoła najlepszy na krętych trasach i wyścigach kaskaderskich. Jest bardzo uniwersalny, ponieważ posiada dobrą prędkość maksymalną, dobre przyspieszenie, dobrą przyczepność, więc można go wykorzystywać w każdym wyścigu w tej klasie, która w sumie jest najczęstszą klasą wyścigową. Może ogólnie nie można go zaliczyć do top 5 super samochodów, ale na pewno wśród samochodów w tym przedziale cenowym zdecydowanie Zentorno jest najlepszy, no i też świetnie się nim jeździ po sesjach swobodnych. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle, no i mam nadzieję, że niektórym taki paradigm bardzo się przyda. No i też pamiętajcie, że tycy samochodów możecie stale śledzić u mnie w serii odcinków GTA 5 pojazdy, gdzie ciągle sprawdzam osiągi najlepszych samochodów w danej klasie. No jednak też pamiętajcie, żeby zawsze oglądać najnowszy odcinek, bo Rockstar stale dodaje nowe pojazdy albo coś zmienia przy już istniejących pojazdach. Teraz na ekranie widzicie po lewej ostatni odcinek o super samochodzie, a po prawej ostatni odcinek o samochodzie sportowym. A żeby obejrzeć te filmy, no to musicie kliknąć w odnośniki, które macie w prawym górnym rogu w karcie. No i też pamiętaj, że jeżeli oglądasz ten odcinek jakiś czas po publikacji, to mogły się też pojawić nowsze odcinki serii GTA 5 pojazdy. Niekoniecznie te, które teraz tutaj widać na ekranie, więc zawsze warto śledzić też playlistę z tej serii. No jeśli chodzi o ten film, no to myślę, że wam się spodoba, jeżeli tak, no to mam nadzieję, że pozostawicie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów tego typu, a w najbliższym czasie planuję ich całkiem dużo. No a my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć!